chcesz, żeby Katarzyna Dowbor wyremontowała ci dom? Powiedziała, kto nie może zgłosić się do programu. Katarzyna Dowbor regularnie i chętnie odpowiada na pytania dotyczące prowadzonego przez nią show Nasz Nowy Dom. Teraz wytłumaczyła, w jakich sytuacjach program nie jest w stanie pomóc, nawet jeśli rodzina faktycznie potrzebuje wsparcia. Okazuje się bowiem, że często na przeszkodzie stają kwestie prawne, których producenci muszą oczywiście przestrzegać. Katarzyna Dowbor o szczegółach programu Nasz Nowy Dom. Czego w takim razie muszą dopilnować potencjalni uczestnicy programu? Jak wspomniała w rozmowie z serwisem Pomponik, przede wszystkim muszą oni udowodnić, że dom, w którym mieszkają, faktycznie należy do nich. W tym celu niezbędne są dokumenty poświadczające o całkowitej własności. Bardzo często jest tak, że rodziny mówią nam: to jest nasz dom, bo dostaliśmy go od babci, ale nie ma na to żadnego dowodu, tłumaczy prowadząca. Co za tym idzie, dom nie może być też współwłasnością gminy. Katarzyna Dowbor zaznacza, że nikt w programie nie chce dopuścić do sytuacji, w której nagle jacyś urzędnicy interesują się pięknie wyremontowanym budynkiem, bo to mogłoby doprowadzić do eksmisji rodziny lub problemów natury prawnej. Pozostała część artykułu pod materiałem wideo to oczywiście kryteria czysto formalne, ale są jeszcze inne. Już wcześniej Katarzyna Dowbor wspominała, że producenci nie mogą wyremontować domu osobom, które chcą pozostać anonimowe i nie zamierzają opowiadać swoich życiowych historii. Jak tłumaczy prezenterka, te opowieści są potrzebne, by program mógł funkcjonować w takiej formie jak teraz, bo to przekłada się na oglądalność, a co za tym idzie, również na finansowanie remontów.